Mieszkańcy regularnie pytają o Park Fredry. Wciąż można tu trafić na powalone przez wichury drzewa, ale jest ich już mniej, ponieważ w ubiegłym roku miasto porządkowało park. Przypomnijmy, w 2019 roku miasto zapowiadało jego rewitalizację, a to tak naprawdę oznaczało budowę całej infrastruktury od zera. To wiązało się także z wycinką wielu drzew. Park Fredry jest jednak parkiem zabytkowym, dlatego usunięcie jakiegokolwiek drzewa wymaga zgody konserwatora zabytków. Ostatecznie plan rewitalizacji się nie powiódł, głównie przez duże koszty oraz sprzeciw wśród mieszkańców. Obecnie miasto wciąż stoi przed decyzją, jakie działania podejmować, jeśli chodzi o Park Fredry. Oczywiście, że rozważamy, zastanawiamy się nad tym, co z Parkiem Fredry i patrzymy dwuetapowo, czy faktycznie rewitalizować, uporządkować tą przestrzeń, wprowadzić tam uporządkowane alejki, być może nawet ławeczki, czy jakąkolwiek inną infrastrukturę, która miałaby się tam pojawić, a czy może po prostu uprzątnąć te drzewa, które uległy zniszczeniu i po prostu zostawić ten park takim nietkniętym, naturalnym do użytkowania w takim stanie, w jakim jest. Oczywiście zachowując wszelkie walory bezpieczeństwa co do poruszania się po nim, bo to nie ulega wątpliwościom. Miasto planuje w tym roku konsultacje dotyczące parku. Nie jestem na chwilę obecną w stanie powiedzieć, czy konkretnie terminie spotkamy się z mieszkańcami, żeby na ten temat porozmawiać, ale takie plany na ten rok mamy i na pewno takie spotkanie się odbędzie. Będziemy chcieli zebrać więcej opinii, zdań na ten temat, no i też wypracować na podstawie tego dalsze nasze kroki. Natomiast ja sama osobiście uważam, że lepiej byłoby to posprzątać chyba i jednak zostawić to jak najbardziej w sposób naturalny, aniżeli wprowadzać jakąś infrastrukturę. To jest na pewno temat, który będzie dyskutowany i mam nadzieję, że jak najwięcej osób, mieszkańców miasta Kołobrzeg wypowie się w tym zakresie, aby tymi naszymi działaniami wyjść naprzeciw faktycznych potrzeb naszych mieszkańców. Do tematu wrócimy.